A ze mną w studiu nasz kolejny, wspaniały, niesamowity gość, aktor Jerzy Zelnik. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że już wysuszeni. Po śmigusie, dyngusie jesteście, kochani. Tak, i teraz z przyjemnością zasiadają państwo przed telewizorem, żeby zobaczyć rozmowę. Mają chyba ważniejsze rzeczy do roboty, niż oglądać Zelnika. Zapewniam, że ma pan naprawdę wielu, ale to bardzo wielu miłośników. Sama też się do nich zaliczam. Ale najpierw chciałabym pana zapytać, kim był młody Jerzy Zelnik? Chciałby pan go dalej znać, czy raczej woli pan tego Jerzego Zelnika, który teraz siedzi w studiu telewizji Republika? Wie pani, no... Wiadomo, że kiedy się jest młodym, to głównie zmysły i takie odruchy, prawda, raczej intuicji, emocje, to odgrywało ogromną rolę. Rozum gdzieś jest tak w pogotowiu, że może się przyda. Kiedyś Kochanowski wzdychał, że żeby rozum był przy młodości. Ja myślę, że bywa rozum przy młodości, jeżeli człowiek w dojrzalszym wieku zachowa młodość, to może być rozum przy młodości. A czego pan najbardziej żałuje z młodości? Czego najbardziej żałuję? No, na pewno tego, co opisałem w książce Szczerze nie tylko o sobie, którą wydaliśmy w zeszłym roku, a mianowicie aborcja zdarzyła mi się. Więc to później, gdyby to się przydarzyło parę lat później, to oczywiście bym wiedział, że to jest zamach na życie. A wtedy jeszcze, to były lata 60., jakoś nie miałem tej świadomości i żałuję do dziś, że to zrobiłem, ale przynajmniej nie miałem poczucia tego, że popełniam grzech. Jak mówił Jezus, ci, którzy wiedzą, że na czym, co to jest grzech, to ci są rzeczywiście szczególnie pod takim surowym okiem Bożym. Natomiast jeżeli z nieświadomości się coś zrobiło, no to to mniej waży. Ale żałuję do dziś. Poza tym żałuję na pewno tego, co zrobiłem, że tam z tym esbekiem podpisałem, prawda, i zgodziłem się mojego kolegę śledzić. No bo też byłem nieprzygotowany politycznie, miałem 18 lat i byłem naiwny. Myślałem, że robię to z powodów patriotycznych. Tymczasem oczywiście już za 3-4 lata byłem zupełnie gdzie indziej. Dlatego mówię, niektórzy nie wierzą, że można się drugi raz urodzić. A Chrystus powiedział to Nikodemowi. On się zdziwił, jak to cofnąć się do łona matki. Nie, drugi raz urodzić się z wody i Ducha Świętego, prawda? Więc mnie to się przydarzyło. Ja się drugi raz urodziłem w 69 roku. Dopiero byłem ochrzczony dzięki mojej żonie. Poznałem Chrystusa i... A wcześniej jeszcze byłem w takiej, no, działaniach tych antykomunistycznych, prawda, na ulicach Warszawy. Kiedyśmy palili gazety komunistyczne w 68 roku i kiedy protestowaliśmy przeciwko najazdowi na Czechosłowację, pisałem gwoździem na zabytkowych, niech mi to wybaczą, budynkach Krakowa, gwoździem ręce precz od Czechosłowacji. Także też, no, miałem strach, ale pisałem o 12 w nocy. Wspominał pan, że narodził się drugi raz z wody i Ducha Świętego za sprawą swojej ukochanej żony, pani Urszuli. Tak. Właśnie, za co pan tak szczególnie kochał swoją małżonkę? Wie pani, to jest trudne, to jest tajemnica, prawda, że nagle człowiek wiąże się z kimś, kto jest zupełnie... że tak powiem, ma inny rodzaj myślenia, inne przygotowanie do życia, inny zupełnie z innej rodziny. No, z obcym człowiekiem nagle człowiek wiąże się na całe życie i właściwie ta osoba staje się pierwszoplanowa w stosunku do tej rodziny, z której się wyszło. Także to jest zadziwiające, że można spotkać taką osobę, obdarzyć ją ogromną miłością. I jest się kochany, mi się kocha. To jest, no, wielkie wydarzenie w życiu.
A potem to małżeństwo przebiega różnie. No myśmy z Urszulką jako silne osobowości ścierali się nieraz, tam iskrzyło nieraz. To małżeństwo ja bym chętnie naprawił. Jak pisała Szymborska, gdybyż życie mogło być generalną próbą. No niestety, trzeba to wszystko improwizować i bardzo dużo błędów się w życiu popełnia, zarówno rodzinnym, jak i społecznym, politycznym, zawodowym. Ale niewątpliwie Urszuli oczami patrzyłem na piękno stworzenia, na piękno świata, na rośliny, na zwierzęta, na ludzi. Ona mi otwierała nieraz oczy, a nieraz również wzbogacała moją refleksję. Także ogromnie dużo jej zawdzięczałem. No, byłem zakochany w jej pięknie zewnętrznym i wewnętrznym. Dlatego, że jeżeli kobieta nie łączy tych dwóch wartości przynajmniej, no to nie może być obiektem wielkiej miłości. Jeżeli jest tylko piękna zewnętrznie, a nie piękna wewnętrznie, to za mało. Mniej więcej 2 miesiące po naszym trolejbusowym spotkaniu stałem w korytarzu u siebie na Wyciale. Coś opowiadałem kolegom, gdy nagle moją uwagę przykuła absolutnie zjawiskowa dziewczyna. Włosy – ciemny kasztan. Oczy – błękitne jak dwa jeziora. Wspaniałe nogi w ażurowych pończoszkach, bardzo wtedy modnych. Przeszła obok, nie zwracając na mnie uwagi. A ja aż za nie mówiłem. Jak zahipnotyzowany pobiegłem za nią, zapominając o kolegach. Okazało się, że poszła do naszej biblioteki, ulokowała się przy stoliku i robiła jakieś szkice do portretu starego wiarusa z warszawianki. Ja oczywiście zapomniałem języka w gębie, taki byłem porażony jej urodą i urokiem, który z niej emanował. To są pana przepiękne słowa. Wszystko prawda, trochę banalne to słowa, bo mógłbym się postarać o to są słowa literackie. Zakochanego mężczyzny i romantyka. Tak, no to trochę taki poziom literacki, powiedziałbym średni. Mam większe wymagania, jeśli chodzi o język polski. Tak, to wszystko prawda. No, rzeczywiście to jest tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Ona oczywiście jest... Pierwszy ten moment to nie jest jakaś pełnia, prawda? To dojrzewa. To, że byłem z Urszulą 46 lat, prawda? Na dobre i na złe. Kiedy ona również przysporzyła mi wiele zmartwień z powodu swego wątłego zdrowia. Kiedy ledwo ją uratowali, jej życie, jako jeszcze 20-letniej dziewczyny, uratowane zostało jej życie i jej macierzyństwo przyszłe. Także, no to cała epopeja. Więc to wszystko wyglądało bardzo ładnie w tym momencie, o którym pani czyta. Potem były schody, no, potem było życie, potem była walka o to, żeby mieć dziecko. Potem była walka o to, żeby nasza miłość była dla nas najważniejsza, nie zawsze była. Także ja też się okazałem grzesznikiem wielokrotnie. No, mam sobie dużo do zarzucenia. Wydaje mi się, że w tym małżeństwie ja mogłem o wiele więcej rzeczy poprawić niż ona. Ona miała o wiele więcej chyba zalet jako małżonka niż ja jako mąż. Także wielu rzeczy żałuję i myślę, że ja na pewno przyczyniłem się też do skrócenia jej życia. W jakimś sensie. Pana żona... Może niedużo, bo ona była chora przecież organicznie. Natomiast ja mogłem też być może częściej ją odbudowywać pod względem psychicznym. Pana żona przez kilka ostatnich lat życia przechodziła taką drogę krzyżową, cierpienie. Ciężko chorowała. Tak. I teraz w perspektywie tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czy widzi pan właśnie sens tego, co wycierpiała pana małżonka, ukochana małżonka? No wie pani, na pewno sens widzę, dlatego że no cóż, cierpienie często otwiera właśnie oczy, dopiero pogłębia wiarę. Ludzie, którzy są po jakiejś wielkiej traumie, w trakcie przeżywania tej traumy,
są może nawet często zbuntowani wobec Pana Boga, ale później często wchodzą na wyższy poziom przeżywania religijnego, prawda? Mnie się to przydarzyło nieraz w życiu. Także cierpienie jako powód do takich pretensji do Pana Boga jest częstą reakcją wśród nawet gorliwych chrześcijan. Ale potem to cierpienie wydaje owoce, prawda? Trzeba najpierw, żeby ziarno obumarło, żeby wydało plon obfity, prawda? Więc nieraz mamy taki nawet śmierć wiary i z tego się podnosimy do jeszcze wyższego jakiegoś poziomu przeżywania. No to jest łaska, wie pani, to tego się nie kupi, tego się nie wyćwiczy. Jeżeli nie idzie wiara z rozumem, nie jest ożeniona, no to jest bardzo też trudno rozwijać poziom przeżywania tej obecności Boga w nas. Wierzy pan, że pani Urszula już jest w niebie? Wierzę głęboko. Była taka sytuacja, że ona już umierała i wiadomo było, że ona nie ma szans. Był wtorek, 2 dni po jej urodzinach, 65. urodzinach. W pierwszym dniu świąt miała, kończyła 65 lat. Już była w śpiączce farmakologicznej. Ja stanąłem nad nią, opisuję to w książce i mówię: Urszulko, jeżeli nie możesz już do mnie powrócić, to wytrzymaj do niedzieli. A niedziela to była niedziela miłosierdzia. 3 lata temu o 10 miała się rozpocząć msza kanonizacyjna obu papieży, Jana 23, Jana Pawła II. No i niedziela miłosierdzia, więc ona była taka rozpięta między tym pierwszym dniem świąt, a niedzielą miłosierdzia. I proszę sobie wyobrazić, za 15 minut zaczynać się ma msza i do mnie dzwonią ze szpitala, że ona nie żyje. Także tak jakby dała radę, wytrzymała do niedzieli. Niedzieli miłosierdzia. Do dnia miłosierdzia, więc twierdzi się, że to szczególne łaski spływają na tych, którzy tego dnia wracają do domu ojca. Odczuwa pan taką opiekę, obecność swojej żony? O tak, bardzo często, tylko że to jest w sferze takiej, powiedziałbym, no duchowej, tu żadne czary-mary, prawda? Mnie się nigdy żona nie przyśniła, żeby mi coś tam dyktowała, żebym ja słyszał jakoś jej rady. Natomiast nieraz bywa, że ja z powrotem widzę świat jej oczami, że ona jak gdyby, i mówię do niej: Urszulko, patrz jak tu pięknie na przykład, prawda? I wiem, że ona by też się tym zachwyciła, czym ja się w tym momencie zachwycam. Ona jeszcze na swoich rękach, nie bardzo rozumiejąc, skąd pojawiła się wnuczka w jej życiu. Po wnuku, siedmioletnim, to było parę lat temu. I nagle trzyma tę wnuczkę w rękach. Ten cud i nie bardzo wie, bo nie wiedziała, że synowa w ciąży jest, bo synowa miała taką mało zauważalną ciążę, która raczej szła na boki niż w przód. Ja też byłem zaskoczony, muszę powiedzieć, że synowa to troszkę może jakoś tym nie do końca się chwaliła w początkowej fazie. Poza tym, cóż, no, potem nas troszeczkę to zaskoczyło, bo ta ciąża była taka właśnie mało widoczna. I synowa tak jakoś, no nie chciałbym mówić, bo ona nie bardzo sobie życzy, żeby objawiać tutaj jej problemy. Więc ja może na tym poprzestanę. No, w każdym razie na pewno to był niesamowity prezent od losu dla nas, wnuczka. A jeszcze jest następna, Helenka. Także jest Klara 3-letnia i 8-letnia i 8-miesięczna, już 9 prawie miesięczna wnuczka Helenka, a Franek ma 11 lat. To jest moja radość. To jest moja najważniejsza inwestycja w życiu w tej chwili. Zdecydowanie najlepsza. Czy jest pan szczęśliwy jako katolik? No, jak jest się prawdziwym chrześcijaninem, katolikiem, to można być nieszczęśliwym. Nawet w nieszczęściu się jest szczęśliwym. Przez chwilę człowiek nawet jest skłonny obrazić Pana Boga, ale za chwilę się opamięta i rozumie, że to ma być ku pożytkowi. Nawet to zło zamienia się często w dobro, prawda?
To widzimy też w życiu politycznym, nie tylko w życiu religijnym. Bardzo często nienawiść, częstowanie się nienawiścią gdzieś później zamienia się w coś bardzo pozytywnego dla ogółu. I tak przechodzimy to z trudem, prawda, ten podział społeczny obecny, prawda? Właśnie. Czy bolą pana te podziały, które są niestety podziały na różnych poziomach? Bolą, zawsze bolą. Diabolo to znaczy dzielić. A mamy się różnić pięknie. Znaczy, my nie potrafimy ze sobą pięknie rozmawiać. Ja wiem, że koledzy, którzy różnią się ode mnie poglądami, bardzo często po rozmowie ze mną na tematy polityczne w mediach, chwalą sobie rozmowę ze mną, bo ja potrafię z nimi rozmawiać z miłością. I ze spokojem. A moja miłość na tym polega w tym wypadku, że ja staram się tego człowieka, mojego kolegę, przyjaciela, serdecznego nieraz przyjaciela, który być może tam gdzieś, nie wiedząc wszystkiego o mnie, obdarza mnie jakimiś epitetami poza moimi plecami. Kiedy ze mną rozmawia, nagle mięknie, bo widzi, że ze mną można rozmawiać po ludzku i że ja próbuję go przekonać do swojej racji. To jest ta moja miłość. Żądam od niego czegoś wewnętrznie, ale staram mu się przekazać swoje racje bez nienawiści, z nadzieją, że ten człowiek, może mu się oczy otworzą pod wpływem mojej sugestywnej jakiejś wypowiedzi, prawda? Wspomina pan, mówi pan na temat podziałów, ale właściwie kto dzieli w takim razie Polaków? Ja myślę, że tutaj w grę wchodzą interesy. Że jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, prawda? Że są ci ludzie, ci, prawda, którzy w imię tych interesów politycznych, ekonomicznych, często to są demoniczne interesy, egoistyczne, nie liczące się z interesem narodu, z polską racją stanu. I oni w imię tych egoistycznych interesów, krótkowzrocznych, a może z głupoty też czasem, to wtedy byłoby im bardziej wybaczone. A nie z tej pazerności, tylko właśnie z głupoty, z tego, że są zmanipulowani przez media, które im serwują takie, prawda, dania, na które oni się nabierają i je konsumują tak z ochotą. Otóż, że ci ludzie robią Polsce krzywdę, dzieląc tę Polskę, bo oni ją dzielą. Przecież Komorowski, kiedy przyszedł, no podam przykład. Modlono się tam pod krzyżem na krakowskim przedmieściu. No to co robi chrześcijanin? Zaprasza tych modlących się do siebie i próbuje z nimi rozmawiać, mówiąc: słuchajcie, musimy to przenieść jakoś może gdzie indziej, bo jest takie zamieszanie. Mamy, bolejemy nad tą straszliwą tragedią, ale spróbujmy razem wyrażać swój żal, swoją żałobę. Już gdzie indziej, prawda? No to się przychodzi w ramach, że tak powiem, sankcji administracyjnych, krzyż się przenosi gdzie indziej, prawda? No trudno nie wywoływać wtedy w tych ludziach rozmodlonych, przerażonych tym, co się stało, żałobników, po prostu traktować w sposób taki sekujący ich. A jeszcze patrzy się bez reakcji na ludzi, którzy tych ludzi poniżają, poniewierają nimi, którzy stawiają, prawda, krzyże z puszek piwa marki Lech. Wie pani, no to są rzeczy niepojęte w Polsce, bo myśmy byli znani w Europie, w całej historii, jako ten naród, który ma ogromną taką tolerancyjny jest takim życzliwym gospodarzem dla wielu wyznań, dla wielu kultur, prawda, dla różnych poglądów. Tu był azyl w Polsce, prawda, myśmy byli dosyć przychylni, prawda, gdzie wyrzucano ludzi z innych krajów i oni do nas przychodzili właśnie po takie miejsce, żeby znaleźć miejsce, w którym mogą się rozwijać, mogą mieć poczucie własnej wolności, własnej tożsamości i tak dalej.
I to w Polsce się dzieje, no wie pani. To jest na pewno towar, który nam importują z Europy, prawda, gdzie chodziło, prawda, ten Gamzi we Włoszech czy inni. Jeśli nie przekręcam, ja strasznie przekręcam nazwiska. Ci wszyscy ludzie rodem z, jeszcze z rewolucji francuskiej i później rosyjskiej, oni nam do Polski importują swoją filozofię, która ma nas pokłócić, która nas ma rozdzielić, która, gdzie mamy podeptać własne wartości, których dopracowywaliśmy się przez 1050 lat. Na zakończenie, czego pan życzy widzom Telewizji Republika? Widzom Telewizji Republika, z którą jestem od lat związany, z przyjaźnią, no życzę spokoju, spokojnej rozwagi, dobrej refleksji. A wydaje się, że jeżeli człowiek rzeczywiście ma, wpatrzony jest w tego naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, to umie odróżnić dobro od zła, ziarno od plew, to umie dobrem odpowiadać na zło, to umie miłować nieprzyjaciół i przebaczać nie 7 razy, ale 77 razy. Jerzy Zelnik, wybitny aktor, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panu za tę wizytę, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radosnych świąt życzę, naprawdę. Alleluja. Alleluja. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę i mam nadzieję, że w tych szczególnych dniach Jezus zrobił w państwa życiu bardzo dużo hałasu. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że zwróćmy uwagę, Jezus obudził o świcie, o poranku przede wszystkim tych, których kochał szczególnie. Dlatego życzę państwu, żebyście każdego dnia odczuwali tę najpiękniejszą miłość zmartwychwstałego Chrystusa. Alleluja i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.